Zacznijmy od czegoś prostego. My ludzie uwielbiamy komplikować sobie życie. Wszyscy to doskonale wiemy. Wiemy to z doświadczenia. Wiemy to z autopsji. W ogóle tak na co dzień się mówi, więc to porzekadło już się w pewien sposób zakorzeniło w naszej kulturze i no doskonale wiemy, o co chodzi. Usiądź na moment, zrelaksuj się, jeżeli nie możesz tego zrobić, to nic nie szkodzi. Bez względu na to, w jakiej jesteś pozycji, w jakim jesteś teraz miejscu i czasie, możesz na spokojnie obejrzeć sobie to wideo. Pod koniec tego nagrania poczujesz się bardzo zrelaksowany i spokojny. Poczujesz się również bardzo uważny i bardzo możliwe, że uzyskasz tutaj odpowiedzi na większość swoich pytań. A jeżeli nie uzyskasz odpowiedzi na większość swoich pytań, to uzyskasz sens kierunku tego, na co najlepiej jest patrzeć, na co zwracać uwagę i co jest ważne w twoim rozwoju. Co jest ważne w poznawaniu samego siebie? Co jest ważne w duchowości? Co jest ważne w świadomości? Co jest ważne w twoim zrównoważonym dążeniu do twoich celów, twoich marzeń, twoich pragnień? Wszystko to będzie tutaj. Ale zaczniemy sobie wpierw od czegoś prostego. Zaczniemy od czegoś, co mamy na co dzień pod ręką, co jest dla nas wszystkich dostępne, bezwarunkowo. Zaczniemy od czegoś, za co nie trzeba płacić. Zaczniemy od czegoś, za czym nie trzeba biec. Nie trzeba się spieszyć. I nie trzeba się niepokoić. Popatrz na samego siebie. Zwróć uwagę na to, że istniejesz i na to, że jesteś. Popatrz na to, że w ogóle patrzysz. Zwróć uwagę na taką trywialną rzecz, że patrzysz. Zwróć uwagę na taką trywialną rzecz, że czujesz. Zobacz, że możesz pomachać. Poczuj swoje własne istnienie. Wiecie, to jest takie dla mnie zabawne, gdy mówi się słowo istnienie. Bo gdy mówimy istnienie, co my tak naprawdę mamy na myśli? Mamy na myśli nas samych. Mówiąc istnienie, mam na myśli siebie samego. Mówiąc istnienie, mam na myśli ciebie. Mówiąc istnienie, mam na myśli całą egzystencję, której doświadczamy na co dzień. I wiecie, najzabawniejsze jest to, że mówiąc słowo egzystencja, ja wcale nie mam tutaj na myśli jakiejś wielkiej metafizycznej przestrzeni, która jest niedostępna dla przeciętnego człowieka. Mówiąc egzystencja, ja mam na myśli wszystko. Wszystko to, czego na co dzień doświadczasz. Na co patrzysz. Wszystkie zmysły, wszystkie kolory, wszystkie doznania, wszystkie bodźce, wszystkie zmysły. Zwróć swoją uwagę na to, że one już tutaj są.
to jest to, co jest tutaj tak na dobrą sprawę najprostsze. Co jest takiego najprostszego w twoim życiu od zwrócenia swojej własnej uwagi na to, że wszystko już jest? Myślisz, że istnieje coś prostszego do zrobienia? Zobacz, że trudniejsze nawet jest pójście do pokoju, pójście do kuchni i zaparzenie sobie herbaty, bo musisz coś zrobić. Musisz wstać, pójść, nalać wodę do czajnika, zaparzyć tą wodę, wziąć kubek, wsadzić herbatę, ją zalać i poczekać trochę, aż przestygnie i wtedy możesz ewentualnie pić. A dużo prościej jest zwrócić swoją uwagę na to, że egzystencja już tutaj jest. To jest takie zabawne, gdy zwrócimy na to swoją uwagę, bo wpierw musimy skonfrontować się z naszym poczuciem dyskomfortu, z naszym niepokojem, z naszym napięciem, z naszym lękiem, z naszymi uczuciami. Bo pierwsze, co pojawia nam się przed naszymi oczami, co wychodzi na tapetę, specjalnie używam tego takiego prostego sformułowania na tapetę, bo tapeta ma taką jednolitą strukturę, taką jednolitą teksturę i stanowi ono takie tło. I wszystko to, co wyjdzie na tapetę, czyli tak jakby przed to tło, przed tą tapetę, no jest dla nas takie wyraźne, tak? Możemy popatrzeć na to i widzimy, że to jest takie wyraźne, takie łatwe do zaobserwowania. To pierwsze, z czym mamy do czynienia, gdy zwrócimy uwagę na to, co jest w naszym życiu najprostsze, to jesteśmy my sami. To jest dokładnie to, co czujesz. Ten twój podstawowy dyskomfort pomiędzy oczami. I samo to poczucie twojego istnienia, samo to poczucie twojego bycia po prostu jest. Nie ma tutaj większej egzystencjalnej filozofii od tego, co jest, tak? Bo to są proste rzeczy, słuchajcie. To, co ja tutaj mówię, to są proste rzeczy. To są rzeczy tak oczywiste, że każdy jest w stanie to zbadać. I teraz możemy zadać sobie genialne, moim zdaniem, pytanie. Co takiego możemy wiedzieć sami o sobie? Możemy sobie również zadać pytanie, jaka jest fundamentalna, czyli taka podstawowa, taka niekwestionowalna prawda o nas samych. Weźmy wpierw to pierwsze pytanie. Co takiego możemy wiedzieć sami o sobie? Możemy znać nasze imię, nazwisko, naszą płeć, wiek, pracę, jaką wykonujemy, rolę, jaką odgrywamy. Możemy znać nasze preferencje żywieniowe, nasze psychologiczne tendencje, tego, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy jesteśmy introwertykami, czy jesteśmy otwarci albo konserwatywni, czy jesteśmy bardziej kreatywni i przebojowi, czy bardziej pragmatyczni, czy doceniamy wartość duchowości, czy wolimy samochody, jakie samochody, sportowe samochody, a może z otwieranym dachem, może lubimy góry, albo wolimy miasto, to są nasze preferencje. Co jeszcze możemy o sobie wiedzieć? Możemy poznawać nasze ciało. Że ciało jest fizyczne, że jak się uderzysz, to cię zaboli, że jak się rozchorujesz,
to też będzie nieprzyjemnie. Że możesz wykonywać określone ćwiczenia fizyczne, aby się wzmocnić. Możesz wiele rzeczy wyciągnąć z ciała, tak? Możesz wiele rzeczy poznać przy pomocy ciała. Ale spójrzmy teraz dla kontrastu na to drugie pytanie. Jaka jest fundamentalna prawda o nas samych? Czyli możemy zwrócić uwagę, że konstrukcja gramatyczna, lingwistyczna użytych przeze mnie słów w tym drugim pytaniu jest tak skonstruowana, tak jest tak sformułowana, abyśmy zwrócili uwagę troszeczkę głębiej, troszeczkę bardziej do tyłu i spojrzeli na to, co jest bardziej przed tym, co jest. Tak? Czyli patrzymy bardziej do środka, tak jakby głębiej. Mamy jakąś formę, coś, co poznajemy, coś, co możemy wiedzieć o nas samych. I mamy ten głębszy sens istnienia, który jest tak jakby w tle, tak bardziej pierwotnie do tego, co wiemy o nas samych. I możemy zwrócić na to swoją uwagę. Możemy wręcz rozpoznać to, co jest pod spodem. Możemy wręcz wsiąknąć tak głęboko w samych siebie, aby rozpoznać to, co jest pod spodem, pod rzeczywistością. Dosłownie tak, jakbyśmy przy pomocy umysłu rozbroili całą rzeczywistość na czynniki pierwsze i dokopali się do tego, co jest pod samym spodem. Możemy zwrócić swoją uwagę na to, że nie napotykamy na nic tak naprawdę. Że wszystko to, co wiemy pierwotnego o nas samych, jest kompletnie niczym, jak pusta przestrzeń. Jak nowonarodzone dziecko, które wychodzi z pustej przestrzeni i nagle pojawia się znikąd i doświadcza rzeczywistości. Możemy wręcz poczuć to, że źródłem naszych percepcji, naszych zmysłów i naszego sensu istnienia jest kompletne nic, jest puste nic. To jest najszybsza formuła na to, aby uzyskać świadomość, aby uzyskać zrozumienie tego, co jest w naszym życiu fundamentalne. Innymi słowy, w naszym życiu nie ma żadnych fundamentów. Nie istnieją żadne fundamenty w rzeczywistości. To tak jakby rzeczywistość opiera się sama na sobie. I fundamentem rzeczywistości jest po prostu sama rzeczywistość. To tak jakbyśmy zwrócili uwagę na to, że fundamentem istnienia rzeczywistości jest tylko czyste istnienie. Ty jesteś fundamentem rzeczywistości. Wiecie, i to jest to, co sprawia, że zrozumienie projekcji jest takie istotne. Bo jeżeli ty jesteś fundamentem rzeczywistości, i tutaj ja nie twierdzę, że ty jesteś jedyną osobą w rzeczywistości, tak? Ja nie twierdzę, że twoje życie dzieje się tylko w twojej głowie. Ale ty jesteś fundamentem istnienia rzeczywistości. I wszelkie formy myśli, wszystkie twoje myśli są projekcją
innymi słowy, kopią, odzwierciedleniem tej rzeczywistości. To możemy zrozumieć to, że odpowiedzialność to jest ten głęboki sens rozpoznania naszego istnienia. Tym jest odpowiedzialność. Tym jest ta stabilność, ta równowaga, ten spokój, którego każdy szuka. To, co wiecie, w rozwoju duchowym, w rozwoju osobistym bardzo często się mówi, żebyś nie poszukiwał na zewnątrz, tak? Nie szukał na zewnątrz, że wszystkie twoje odpowiedzi są już w środku. To jest właśnie to. Ten sens obecności, ten sens uważności, ten sens bycia, ten sens istnienia, ten sens rozpoznania. To jest wszystko to, wszystkie ścieżki duchowe, filozofia poznania, to jest wszystko to. I wiecie, i ten sens rozpoznania tego jest super istotny, ponieważ ludzie bardzo często kłócą się o to, czym jest ten sens rozpoznania, jak go nazwać i która nazwa tego jest lepsza. Tak jakby istniała, wiecie, jakaś lepsza wersja rzeczywistości od tej, której doświadczamy na co dzień. No i gdzieś tam w naszych marzeniach, czy wizjach, czy pragnieniach ta lepsza wersja rzeczywistości istnieje. I ona zawsze będzie istnieć, bo jest podstawowym budulcem naszej motywacji. Gdybyśmy jako ludzie nie wierzyli w lepszą wersję rzeczywistości, że ona gdzieś tam istnieje, to byśmy nie mieli sensu życia, nie mielibyśmy celu, nie mielibyśmy kierunku. Byśmy stanęli w miejscu, byśmy nic nie robili z życiem. Bo po prostu nie byłoby celu ani sensu życia, więc ten sens, cel, czy ten kierunek życia, czy ta wiara, że rzeczywistość może być lepsza, z punktu widzenia naszej psychologii jest nam potrzebna, bo byśmy bez tego nie przetrwali. Ale dla takiego fundamentalnego rozpoznania tego, jaka jest prawda o rzeczywistości, jest to kompletnie bezużyteczna forma myślowa, zbudowana z abstrakcji. Innymi słowy, ta forma koncepcji na temat rzeczywistości jest czystym złudzeniem. Każda jedna forma rzeczywistości, każda forma koncepcji o rzeczywistości jest naszym wyobrażeniem. Nawet gdy ja używam tutaj tych słów i odwołuję się do fundamentów poznania twojego istnienia i używam koncepcji, tak, do tego, żebyś ty mógł uchwycić to, co nie jest koncepcją, to możesz zobaczyć, że moje słowa są tylko i wyłącznie wskazówką. Tylko na coś wskazują. Ale w momencie, gdy ty na to patrzysz, tego nie ma. Moje słowa tak na dobrą sprawę wskazują na pustą przestrzeń twojej obecności. Czyli moje słowa nie są w stanie nawet się na niczym oprzeć, na niczym zawiesić. I to jest zresztą bardzo częsty powód frustracji ludzi w duchowości, tak? Albo niepokoju, albo lęku, albo obaw. Tego, o czym mówiłem wam na samym początku. I dotarcie do tego, zrozumienie tego, uchwycenie tego, to jest fundamentalne w naszym życiu, to jest najprostsze w naszym życiu. Wymaga umysłu wolnego od jakichkolwiek uprzedzeń, umysłu wolnego od jakichkolwiek przekonań, umysłu wolnego od jakiejkolwiek nawet wiedzy, umysłu trzeźwego, umysłu uważnego, umysłu
obecnego umysłu klarownego, który jest zdolny do natychmiastowego przebudzenia i otwarcia się na to, co jest tu i teraz. To tak jakbyśmy uruchomili w naszych mózgach nową jakość naszych umysłów. Która jest zdolna do czystej obserwacji samego siebie takim, jakim on jest. No bo chcąc zgłębić istnienie i bycie i obecność i wszystkie podstawowe filozoficzne koncepcje, musimy nauczyć się obserwować nasz umysł takim, jakim on jest. Musimy wziąć go pod uwagę, chcąc badać rzeczywistość, bo nasze umysły są częścią rzeczywistości, którą poznajemy. Wiecie, to tak jakbyśmy mieli kamerę i przy pomocy tej kamery patrzyli na jakąś rzeczywistość. I nam się wydaje, że tworzymy jakiś film, jakiś ułamek jakiejś rzeczywistości i że on jest taki prawdziwy, bo jest sfilmowany. No ale zapominamy o tym, że jakość i treść tego nagrania, tego filmu, ściśle zależy od rodzaju aparatu. A że aparat nie jest w stanie sfilmować sam siebie, bo nie jest, to jest skazany na takie jednotorowe obserwowanie tego, co jest przed nim samym. A my próbujemy sprawić, aby aparat spojrzał sam na siebie, aby aparat zaczął obserwować sam siebie. Chcemy sprawić, aby umysł obserwował sam siebie. I to jest super mega istotne, bo jeżeli chcecie zaplanować dla siebie życie, stworzyć dla siebie życie, czy stworzyć rodzinę, czy być w związku, czy zbudować dom, mieć karierę i pasję, i się rozwijać, i to, i tamto, to nie unikniecie wszystkich pytań egzystencjalnych, które prędzej czy później zaczną wpadać wam do głowy. I te pytania odwołują się bezpośrednio do was. I moim zdaniem dużo lepiej jest podejść do życia z takim nastawieniem, żeby najpierw poukładać sobie te fundamenty zrozumienia duchowości i poznania samego siebie, swoich zmysłów, swoich percepcji, swojego własnego ciała i dopiero z tego poziomu starać się lepiej zrozumieć, jakie są nasze cele, pragnienia, pasje, który kierunek w naszym życiu jest dobry, który obrać. Bo unikniemy takiego wewnętrznego rozczarowania dzięki temu. Możemy uniknąć takiego wrednego przebudzenia. Takiego, wiecie, gdy na siłę staramy się cisnąć, a potem zderzamy się z rzeczywistością i uderzamy głową w ścianę. I to się, wiecie, w naszym życiu niejednokrotnie może zdarzyć i zdarza, ale możemy tego uniknąć poprzez sumienną samoobserwację i poznawanie tego, co jest najbardziej fundamentalne w naszym życiu. Wiecie, najlepsze formy rozwoju osobistego są darmowe. Naprawdę. Kursy, szkolenia, warsztaty, książki, coache, to są wszystko świetne rzeczy, tak? Świetne, sprawdzone techniki. Ale te najlepsze formy rozwoju osobistego są za darmo. Są wtedy, gdy siedzimy sami ze sobą w ciszy, z uważnością obserwując nasz umysł, nasze zmysły i zdrowo, rozsądkowo, racjonalnie starając się kontemplować to, co jest w naszym życiu ważne, co jest w naszym życiu istotne i co jest prawdziwe i co jest fundamentalne. I istotą tej pracy nad sobą jest samodzielność.
To tak jak z matematyką w szkole. Mogłeś siedzieć na zajęciach i pewnie uczono ci tej matematyki latami, ale dopóki nie siadłeś i nie zrobiłeś zadań i ćwiczeń i nie wyrobiłeś sobie pewnych nawyków i sumienności, to nie rozumiałeś tej matematyki. Dopiero solidna nauka pokazuje efekty. I wiecie, pomyślałem właśnie, że nagram dzisiaj taką spokojną, krótką, wartościową medytację. Bo chciałem, żeby ona stanowiła taki opener, taki otwieracz. Do tego, abyście mogli przemyśleć sobie niektóre rzeczy na nowo. I chciałem was pozostawić z taką wewnętrzną ciszą, wewnętrznym spokojem, takim głębokim zrozumieniem. Bo pamiętajcie, że całe życie będziecie doświadczać przez samych siebie. Całe wasze życie jest w granicach poznania was samych, waszego ciała, waszych zmysłów, waszych umysłów. To wszystko dzieje się w naszych głowach. Jeżeli chcemy naprawdę poznać życie, poznać świat, to musimy nauczyć się poznawać samych siebie. I musimy wykorzystywać te takie najprostsze narzędzia, czy najprostsze sposoby, czy najprostsze techniki, które umożliwiają nam samodzielność, aby mieć jakieś efekty, aby czuć, że nasze życie się transformuje, aby czuć, że nasze życie się zmienia. I bardzo często najważniejsza część roboty jest trudna emocjonalnie, ale nieraz wydaje się, że to jest takie trudne, ale jak zwrócimy swoją uwagę na to, co jest istotne, to okazuje się, że to nasz opór wywyższał nasze problemy, że nasz opór stawiał nam granice, że nasz opór uniemożliwiał nam spojrzenie tam, gdzie warto jest popatrzeć. I wtedy naprawdę dochodzi do takiego przełomu, głębokiego relaksu i poczucia, że było warto. Było warto spojrzeć tam. Było warto być cierpliwym i spokojnym. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie, tą medytację. Mam nadzieję, że uzyskaliście odpowiedzi na swoje pytania, mam nadzieję, że uzyskaliście choćby sens kierunku tego, gdzie warto jest patrzeć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie je na dole w komentarzu. Napiszcie, co czujecie, do jakich doszliście wniosków. Tak, napiszcie to, z miłą chęcią przeczytam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.